Wojewódzki.pl. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, Hubert Misiewojewski, NATSU jeszcze raz, cześć. Cześć, cześć. Jak tam nastrój przed pojedynkiem? Dobrze, dobrze. Dzisiaj byłam na zakupach świątecznych, przyjechałam sobie tutaj, zaraz śmigam do domu, jutro jest taki, bo jutro mamy tylko odprawę, dzień takiego odpoczynku. Czuję się dobrze, na pewno, w sensie, no wiadomo, stresuję się trochę, bo to dość normalne, ale jest na razie stabilnie. Jest głośno teraz o tobie i o Lexi. Widziałam twoją odpowiedź na jej słowa na live'ie u Marcina, że masz... Nie do końca to była odpowiedź, dlatego tak jak mówiłam, że ja tego tematu... Komentarz. No nie chcę poruszać, w sensie to było wtedy takie, bo po prostu luźna atmosfera, więc sobie luźno odpowiedziałam na to, no nie? Bardziej się to odnosiło po prostu do tego, że ludzie cały czas jakby, wiesz, podjudzają to i tak dalej. Ja po prostu nie chcę do tego wracać, no mogę się odnieść, wiadomo oczywiście, jeżeli... Pewnie chcesz się o to zapytać, tak? Dokładnie o to mi chodzi. Nie chciałam się do tego odnosić, ale domyślam się, że pewnie będę dostawała na większości wywiadach to więc wydaje mi się, że może wywiad to będzie dobre miejsce, żeby w jakimś stopniu się do tego odnieść, żeby może zamknąć temat. Ja na drugi dzień po walce, to było też moje pierwsze story po walce, powiedziałam, że uważam, że Lexi zrobiła bardzo duży progres psychiczny i fizyczny, tutaj zaznaczam fizyczny, co oczywiście przekłada się na umiejętności, oczywiście, że zasłużona wygrana, więc tak na dobrą sprawę nie rozumiem, dlaczego teraz są jakieś pretensje w moją stronę kierowane, tym bardziej, że ja też dobrze pamiętam, że po mojej wygranej były cały czas komentarze typu, że był antybiotyk, że była angina, że wyrywała zęba i tak dalej, też były jakieś takie... Czy ja się tego czepiałam? Nie, dlatego że ja nie potrzebuję ciągłego łechtania swojego ego od swojej przeciwniczki, żeby, bo nie wiem, czego ona ode mnie wymaga, żebym za każdym razem, jak jest wspomniana nasza walka, żebym mówiła, tak Lexi, byłaś lepsza, bo wygrałaś. Sama wygrana wskazuje na to, że wygrała, bo była lepsza. Dla mnie to jest całkiem logiczne i naturalne. Ja tylko nie widzę niczego złego w tym, że mówię swoim widzom, dlaczego uważam, że była lepsza. Dlatego, że ja po prostu uważam, że do tej walki źle byłam przygotowana mentalnie. I tyle! Na co, jaki ty masz aktualnie stosunek do Lexi? Jak to wygląda? Ja naprawdę mam kompletnie neutralny stosunek. Ja jestem po tej walce, cieszę się, że już mam ten balast ściągnięty. Ja nie chcę trzeciej walki, nie chcę tego pasa odzyskiwać, nie czuję takiej potrzeby. Dlatego ja bym już chciała po prostu... żeby te takie zaczepki w moją stronę się skończyły. Czyli zamykasz temat Lexi kompletnie? Dosłownie, dokładnie, tak. Dobrze, dobrze. To teraz przejdźmy dalej. Live'y. Bardzo teraz jesteście popularni z Marcinem na Twitchu. Dużo ludzi was ogląda. Nie jest to dla ciebie męczące w jakimś tam stopniu, że pokazujecie tą swoją prywatność? Nie, no ja wiadomo, że wyrażam na to zgodę, bo no wiadomo, że gdybym po prostu nie chciała, no to po prostu bym nie uczestniczyła w tych live'ach z Marcinem. Ja też wiem, że mu to sprawia przyjemność, że on to lubi. Powiem ci szczerze, że ja z czasem też zaczęłam się tym jakoś bawić. Fajnie jest mieć taki po prostu bezpośredni kontakt z fanami. Choć ja na przykład bym nie chciała osobiście... Ja bym na przykład się nie zdecydowała na takie streamowanie jak Marcin w takiej częstotliwości, choć mi raz na jakiś czas pojawić się naprawdę też sprawia fajną frajdę. Słuchaj, kto ma trudniejszy charakter w tym związku? Bo ja czasami widzę szoty na TikToku, jest tego ogrom, bardzo dużo. Ja często widzę, jak... no takie są, wiadomo, że w każdym związku są jakieś tam ten delikatne kłótnie, nieporozumienia, ale kto jest trudniejszy w tym związku? Powiem tak, Marcin jest ciężkim charakterem, jest ciężką osobą, nie jest go łatwo zrozumieć, jeżeli go się faktycznie nie pozna blisko, ale wbrew pozorom ja też jestem ciężkim charakterem. Ja, no serio, też nie jestem, ja nie jestem taka wybuchowa i emocjonalna, ja dużo w sobie tłumię i często to wybucha bardziej w prywatnych momentach naszego związku, relacji, ale wydaje mi się, że faktycznie jednak Marcin jest tą osobą, która po prostu jest taką... że no, ma cięższy charakter, o, tak mi się wydaje. No i tyle, tak mi się wydaje, no. Na co, ty masz trochę duszę takiego zadymiarza, co? Bo ja też byłem na Move, widzieliśmy się tam. Podczas meczu ja byłem w ogóle w szoku. Myślałem, że zaraz tam pójdziesz... Nie, właśnie nie, ja nie jestem zadymiarzem. Nie, jesteś trochę. Ja, wiesz co, ja zawsze staję w obronie swoich, jeżeli ktoś jakby... To przez to po prostu. Ja, no tak, ja staję w obronie swoich i to wydaje mi się, że dlatego taka reakcja u mnie została wywołana, ale też już ten temat w sumie jest wyjaśniony. Tak naprawdę prywatnie sobie też tego jakoś z Bartkiem dogadaliśmy i jest okej. Okay. Słuchaj, głównie wszyscy mają kontrakty na trzy walki. Ty teraz walczysz trzeci raz.
ty będziesz chciała dalej walczyć we flikach? Będziesz chciała dalej walczyć we flikach w High League'u, czy być może gdzieś indziej? Wiesz co, na ten moment, ja w sumie przed chwilą właśnie mówiłam o tym wywiadzie i powtórzę, bo ja potrzebuję przerwy od MMA po prostu, bez różnicy. Nie chodzi o to, że mi się kontakt kończy i że raz będę zmieniać federację, czy zastanawiam się nad kolejną walką, bo kompletnie ja potrzebuję teraz odpoczynku plus od tego operacja, więc będę musiała mieć okres rekonwalescencji, bo na ten moment MMA nie sprawia mi przyjemności, a ja nie chcę robić rzeczy, które mi nie sprawiają po prostu radości, dlatego że czuję, że nie robię tego wtedy na 100%. Dlatego może, nie wiem, może za pół roku, może więcej czasu potrzebuję na to, żeby do tego wrócić, a może się okazać, że już w ogóle do tego nie wrócę. No. Być może, jak coś, to zapraszamy do Fame MMA, tam jest też fajnie. Dzięki, Natsu, trzymaj się, do zobaczenia. Dzięki.